Witam serdecznie, jak widzicie paczka przed Wami, czyli bez owijania bawełnę. Otwieramy. W środku jest małe co nieco. Paczka jak zwykle bardzo dobrze zapakowana. O, proszę, proszę bardzo. No i wyciągamy to co najcenniejsze ze środka, a to nam już potrzebne nie będzie. Proszę bardzo. Jak widzicie, paczka jest spora. Nie pamiętam dokładnie, ale trochę tych komiksów zamówiłem. Bo to są oczywiście komiksy. Folia bąbelkowa. Będzie czym strzelać. Tutaj z boku mam takiego fajnego pomocnika. Który od czasu do czasu lubi sobie postrzelać. Ajajaj, odwracam, odwrócić nie mogę. Rozsypały się, proszę bardzo, tak one wyglądają. Sporo tego wszystkiego. Kupon zniżkowy na koszulki z takiej oto firmy. Jakby co, to zapamiętajcie sobie, możecie sobie skorzystać. Takie różne bajery można dostać. Dobra. To oczywiście fakturka. No i komiksy. O! Twarda oprawa. Miękka oprawa. Wolverine. Z Marvel. Wolverine od Marvela. Tak to wygląda. Twarda oprawa. Spróbujemy pootwierać. I pokażę oczywiście w środku parę stron, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Dobrze. Pudełeczko mamy? Mamy. To tutaj śmieci będziemy wyrzucać. Ok. To na razie na bok. No i Wolverine Jasona Aarona. Twarda oprawa. Bardzo gruby komiks, ponad 300 stron. Oczywiście mamy wstęp. A proszę bardzo, już widzę, że to będzie coś naprawdę dobrego. Rysunki są świetne. Wszystko bardzo nowożytne. Tak jest. Troszeczkę przyspieszymy. Tutaj mamy oczywiście już powtórkę pierwszą, widzę. Zaraz zobaczymy, od którego miejsca się będzie zaczynać. Odtąd chyba raczej nie. O, odtąd proszę bardzo. Czyli tutaj mamy to, co mieliśmy w wielkiej kolekcji, nie, w superbohaterach Marvela. Zobaczymy, ile będzie stron mniej więcej tego powtórkowego. Nie. Też. Proszę. Proszę bardzo.
aż dotąd, czyli tyle komiksu powtórkowego mamy. Jakby co, ostrożnie uważajcie. To jest historia z Mystique. Chyba się nazywało Zabić Mystique, czy Upolować Mystique, już nie pamiętam dokładnie, ale w superbohaterach Marvela w pierwszych tomach mieliśmy właśnie tą historię. Tyle mniej więcej z tego komiksu, to powtórka. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj już oczywiście będziemy mieć wszystko ładnie, pięknie. Dalej lecimy. No świetnie. Tylko tak mniej więcej 1/3 komiksu to powtóreczka. No ale no niestety, jeśli chcemy mieć ten komiks, to musimy się z tym pogodzić. A wydaje mi się, że to będzie chyba 3 tomy, tak? Albo może 1 tom, tego już nie pamiętam. Ale tak to właśnie wygląda w środku. To troszeczkę inne rysunki już. Oczywiście układeczki, tak? Popatrzymy sobie. Wolverine, proszę bardzo. Moja ulubiona układka z Weapon X. Naprawdę. O, fantastycznie to wygląda. Fantastyczna układeczka. No i posłowie. To oczywiście następny tom. Czyli będzie ich sporo. Cały run Jasona Aarona pewnie. Styczeń przyszłego roku. Na pewno zakupimy. No i co do tej pory się ukazało? Oczywiście te komiksy wszystkie polecam. Są bardzo dobre. Odkładkowa cena, ale oczywiście 20 zł, czy nawet 25 zł taniej na sklepie, który tam z początku był lekko zareklamowany. Ale pieniędzy nikt mi za to nie daje. Po prostu szukajcie tak, żeby kupować komiksy jak najtaniej. Bo to dość drogie hobby. A tylko w necie można zakupić je w no nawet może nie rozsądnej cenie, bo mimo wszystko 70 zł za komiks w naszym kraju, to wielu ludzi powie, ja pierdzielę, absurd, no nie? No ale to no zawsze jest cena sporo niższa. Trzeci tom Deadpoola, klasyk. Wszystkie trzy już będę miał. Oczywiście zobaczmy jak w środku. Proszę bardzo. No, różnie z tym Deadpoolem. Ludzie no tam lubię sobie w necie obejrzeć recenzje komiksów i tak dalej, to niektórzy się zachwycają, niektórzy to w ogóle mówią, że to gniot i tak dalej. Dla mnie Deadpool jest po prostu dobrym komiksem, a w niektórych częściach bardzo dobrym komiksem. Także no, warto zakupić. Warto się zapoznać, zobaczyć jak to wygląda. A nóż widelec się spodoba. Deadpool cofnął się w czasie. Ze starszawe rysuneczki. Ale w Deadpoolu to jest częsta praktyka. Deadpoola na naszym rynku jest naprawdę sporo. Także możecie poznać go w Marvel Now i właśnie w takich tych klasycznych historiach, już teraz klasycznych. Także jeśli komuś się to spodobało, co teraz widzi, to zachęcam. Zaraz mniej więcej zobaczymy opłatkową cenę. Się wywiemy. I Spider-Man
Aha. No tak jak mówię, no w Deadpoolu to właśnie można się wszystkiego spodziewać. Czyli nawet Spidermana. Dobra. Układeczki, proszę bardzo. Aha, i Deadpool Classic. Wkrótce. To już będzie chyba czwarty. Nie, chyba, a na pewno czwarty tom. Nie jest napisane kiedy. No ale wkrótce. To bardzo dużo mówiące słowo. Bardzo dużo mówiące słowo. Wkrótce. No to zobaczymy wkrótce. Cena 8 dych, oczywiście okładkowo, ale jak już mówiłem, można go dostać za o wiele niższą cenę. W tym przypadku, no mniej więcej też tak 15-20 zł taniej. Dobra, mamy to. Teraz już coś miękkiego. Miękka oprawa. Mi się miękka oprawa bardzo podoba. Bardzo fajnie mi się czyta te komiksy. Są lekkie, bardzo fajnie się układają w dłoni, fajnie się trzyma. To te z twardą oprawą, to szczególnie te grube, to tak trochę czasami jak sobie siedzę i trzymam w dłoni, to ręka mi mdleje, no nie? Nie wiem jak to u was jest, u mnie mam właśnie takie odczucie. Proszę bardzo. Guardians of the Galaxy. Grzech pierworodny. Mamy Thanosa. Mamy nowe. Tom piąty. Muszę się przyznać, że wczoraj przeczytałem tom czwarty. Guardians of the Galaxy w rozsypce. Tak to wygląda w środku. Proszę bardzo. Thanos. Stary strój Star-Lorda. No teraz Marvel Now wygląda trochę inaczej. Ale kurwa, Thanos naprawdę zajebiście wygląda. Oj. Oczywiście stary wygląd Draxa Niszczyciela. I to takie pewnie jakieś wspomnienie z przeszłości. Nie wiem, muszę to przeczytać, zobaczyć, bo jest bardzo dużo nawiązań do komiksów, wielu komiksów, które czytałem. Do imperatywu Thanosa. To mi się kojarzy. Oczywiście Tesseract. To już chyba wracamy do aktualnych wydarzeń, tak mi się wydaje. Słońce bardzo mocno świeci, więc może być troszeczkę gorzej z obrazem, ale mam nadzieję, że widzicie dobrze. W końcu będziemy mieć agenta Venoma, tak jak trzeba. Mam nadzieję. Okładeczki, proszę bardzo. Ta jest piękna, bardzo mi się podoba. Tutaj też w poziu to ona wygląda. No i następny tom Guardians of the Galaxy. Po drugiej stronie lustra. Guardiansów też sporo wyszło, także zachęcam. Okładkowo 4 dychy, ale na tej stronie, którą widzieliście na samym początku, 20 chyba 7 albo 8. Dobra. Wolverine, proszę bardzo, 3 miesiące do śmierci.
fajny patencik, zawsze z jednej strony ta folia troszeczkę wystaje, w tym miejscu można przeciąć, potem się w miarę fajnie obiera, ale chyba za szybko krzyknąłem, że już wszystko dobrze. Dobra. Mamy to. Czyli Wolverine. Tom drugi. Trzy miesiące do śmierci. Oj, coś. Jakiś chyba problem. Nie, niby wszystko w porządku, ale wydaje się, jakby było sklejone. Takie uczucie. No nie wiem, zobaczycie w swoich komiksach, jak się już będziecie mieć. Albo jeśli już je macie. Tak to wygląda w środku. Proszę bardzo. Piękne rysunki. Wolverine wygląda naprawdę świetnie w tych komiksach, proszę bardzo. Z Wolverine and the X and the X-Men. Ten gość, tylko nie pamiętam jak się nazywa. Ja cholerę sobie nie przypomnę. Proszę bardzo. Jak widzicie, kolejny naprawdę w poziom komiks od Marvela. Tu świetne rysunki. O wow, tutaj naprawdę coś fantastycznego. Czekajcie chwilę. Troszeczkę cofniemy. Naprawdę takie rysunki mi się podobają. W ogóle przyzwyczaiłem się do tego, że w jednym tomie mamy kilku różnych artystów, rysowników. Także można się zawsze spodziewać czegoś nowego. Proszę bardzo, tutaj mamy następne okładki. Reklama już poznanego przez was domu w twardej oprawie. Co do tej pory o X-Menach dostaliśmy, to już wkrótce. No i następny tom, proszę bardzo. Tom trzeci. Więc mamy Wolverine. 3 miesiące do śmierci. Grzech pierworodny. Strasznie cienki, proszę bardzo, zobaczcie. A cena 4 dychy oczywiście. No moim zdaniem troszeczkę robią czasami w konia ludziska takie jak ja. Takich jak ja robią w konia, bo powinien moim zdaniem obniżyć cenę tego tomu. No przepraszam bardzo, 90 stron po środku może jest, może nawet nie. No nie mówię, żeby to było za dychę, ale 3 dychy to jest chyba bardziej rozsądna cena. No ale c'est la vie. Mam nadzieję, że będzie dobry komiks. Grzech pierworodny. Hulk kontra Iron Man. Oczywiście trzeba przeczytać Grzech pierworodny, taki grubaśny tomik, żeby wyczaić mniej więcej o co chodzi. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że chyba raczej będziecie wiedzieć o co chodzi, bo w środku mamy powiedziane, co się tam mniej więcej wydarzyło. Tak to wygląda w środku. Jak na razie dużo gadania. A dla mnie komiksy z Hulkiem to przede wszystkim naparzanie.
Ale rysunki są naprawdę bardzo dobre. Lewo światło ostro świeci, słońce ostro świeci, proszę bardzo, tak to wygląda w środku. No tak jak mówię, rysunki są naprawdę całkiem niezłe. To wyraża wszystko. Tutaj Hawk. Hawk smash! No oczywiście naparzanka na to, na co czekałem. Hulk też wygląda naprawdę genialnie. Lubię jak Hulk wygląda bardziej ludzko. Chyba się dogadali. Dobra, nie będę zdradzał zbyt dużo. To już oczywiście okładki. No i widzicie, to w sumie tyle komiksu za cztery dychy. No troszeczkę czuję się... No... Troszeczkę czuję się, tam sobie dopowiedzcie. Mówię, no troszeczkę ta cena powinna być niższa. Ale za to, to co lubię najbardziej, szkice ołówkowe, proszę bardzo. Ale pięknie to wygląda, wow. Taki komiks tylko naszkicowany dla mnie już by był naprawdę fantastyczną przygodą. To oczywiście co dostaliśmy do tej pory. Tutaj jeszcze więcej co do tej pory. Muszę powiedzieć, że Marvel Now jest naprawdę fantastyczne. Czas się kończy Avengers. Tom pierwszy. Czyli mamy... Original Sin. Grzech pierworodny. Dobra, teraz troszeczkę DC. Zaczniemy od tego Batmana. All-Star Batman. Jestem ciekaw. Ojej, tutaj mamy strasznie mało tego. O, przeciach, udało się. Jedziemy z tym koksem. Chcę wam pokazać wszystkie komiksy. A ostatnio zauważyłem, że strasznie szybko bateria mi się rozładowuje w telefonie, bo to wszystko jest telefonem nagrywane, jakby co. Od samego początku tak jest, że nagrywam telefonem. Nie ma tutaj żadnego skryptu, ani nic w ten deseń, także to co mówię, to wymyślam na poczekaniu, no nie? Dobra, czyli Batman, All Star, DC Odrodzenie. Zobaczmy jak to wygląda w środku. Następny tom Batmana. No, ciekaw jestem. Wielka intryga Two-Face'a. Co do tej pory. Proszę bardzo, tak to wygląda w środku. No, piękne rysunki. Batman poza Gotham, poza swoim środowiskiem naturalnym. Jak on sobie poradzi gdzieś tam w jakimś Kansas czy coś, ten deseń. Do tego jeszcze wszyscy na niego polują. O, ludziska, wypas. Pingwin. Killer Croc. Wielu, wielu przeciwników. Wszyscy będą chcieli wykończyć Batmana, proszę bardzo. Komiks jest naprawdę, no, ma sporo stron. Tak to właśnie wygląda, proszę bardzo. Jednak znalazł jakiś sprzymierzeńców? No cóż, tak. W końcu to Batman zawsze ma jakiegoś sprzymierzeńca. Two-Face naprawdę świetnie wygląda. Podoba mi się Taras. Podoba mi się właśnie tak przedstawione. Poszyty.
proszę bardzo. Dobra, nie będę zbyt dużo zdradzał. Ale tak to właśnie wygląda w środku. Tu oczywiście jakieś, nie wiem, dodatkowa historia chyba. A, czyli, no dobra. Tak jak mówiłem, już nie będę zbyt dużo zdradzał. Ale już widzę, że ten komiks da mi dużo radochy. W ogóle Batman zawsze wymiata. Dobra, żeby nie przegapić układeczek. Proszę bardzo, galeria układek. Two-Face, ta właśnie. Strasznie mi się podoba w poziom. A, czyli tu z przodu jest pokazane, co w następnym tomie. No ja wolę, tak jak robi to Marvel. Porządna, duża reklama z tyłu, a tutaj takie malutkie, ale widać. Coś mniej więcej widać. Koniec świata, tom drugi. No coś tam widać, może taka, dobra. Czyli super, mamy Batman. To na co czekałem, Młodzi Tytani, Teen Titans. Zobaczymy, czy zostanę fanem Młodych Tytanów. Kiedyś lubiłem bardzo oglądać kreskówkę z Tytanami. Była naprawdę całkiem niezła. Młodzi Tytani, tom pierwszy. Damian wie lepiej. Czyli ten chłopak, syn Batmana. Oczywiście tom drugi. Wejście Aqualeida. Super. Dobra, zobaczmy, jak w środku wygląda. Wielu ludzi w Polsce czeka właśnie na ten komiks. I wow, świetne rysunki. Bardzo pasują do tego komiksu. Wow, naprawdę fantastyczne. Robią na mnie bardzo wow, super. Kid Flash. Wypas. Czarnoskóry Kid Flash, bo teraz właśnie we Flashu jest czarnoskóry, ale wydaje mi się, że był zawsze białym sprinterem, ale może te kolory lepiej zostawimy, bo u nas w kraju ostatnio za dużo tych, którzy o różnych kolorach gadają. No nic, naprawdę w poziom. O, bateria mi się rozładowuje. Chyba tak, dobra. Czyli przyspieszymy jeszcze troszeczkę. Tak jak mówiłem, naprawdę piękne rysunki. Już te rysunki zachęcają mnie do kupna następnego tomu. Jakby to ktoś do mnie teraz dzwoni. Ale musiałem na razie odrzucić. Czyli widzicie, tak to wygląda. Oj, troszeczkę za szybko, pyk, pyk. No i okładki oczywiście. Czyli Młodzi Tytani, proszę bardzo. Tutaj się nastoletni nazywają, ale ja zawsze mówię Młodzi Tytani. Aquaman. Potem jeszcze będziemy mieć Wonder Woman. Nightwinga, także DC. Mamy ogrom komiksów. O, dobra. Powoli
będziemy kończyć kolejny Aquaman. Jestem strasznie ciekaw tych bohaterów, bo w New 52 Egmont ich w ogóle nie dawał. Także odrodzenie daje czadu. Daje nam ogromną ilość bohaterów. Tych z głównej ligi, z pierwszej ligi, czyli Ligi Sprawiedliwości. Właśnie Batman, Aquaman, Superman, Wonder Woman, Flash. Green Lantern. Widzicie, rysunki są też fantastyczne. A najbardziej jestem właśnie ciekaw Aquamana, Green Lanterna, bo w Polsce bardzo, bardzo, bardzo mało tych bohaterów. Przekładki. Bardzo mało. Są praktycznie rzecz biorąc chyba nieznani. Z ich solowych oczywiście występów. Także no, jest szansa zapoznać się z bohaterami, którzy no, grają w pierwszej lidze, a nie było ich zbyt wiele dotychczas w Polsce, w komiksach, w ich solowych występach. Tym bardziej, że naprawdę